młodości byłem pięciokrotnym mistrzem Polski. W dalszych latach również byłem na mistrzostwach ogólnokrajowych w Paryżu. Tam zająłem pierwsze miejsce. Teraz też właśnie byłem na olimpiadzie. Zająłem 6. miejsce na 16 chłopców. Konkurowałem z chłopcami 4 lata ode mnie starszymi. Przyszedłem na lodowisko, jak miałem 3 lata. Rodzice przyprowadzili mi. No i wcześniej mi spodobało mi się, więc rodzice powiedzieli, że bym dalej kontynuował. Chce się to znaczy, to trzeba jak w najmłodszym wieku. Wtedy jest niekiedy jest trudno, że się nie chce chodzić, ale trzeba się przekonać, jak się chce to trenować, no i potem już jest łatwiej. Dlatego też w młodszym wieku, bo wtedy najłatwiej te dobre nawyki się pojawią, no i wtedy z łatwością przeskaczę inne skoki. Na łyżwach na przykład mogę się wyżyć, w sensie, że tutaj daję wszystkie swoje siły. To jest dla mnie taka jakby zabawa, że poza szkołą, zabawą na podwórku, mogę konkurować z innymi chłopcami z całej Polski. Jeździmy niekiedy też na zgrupowania polsko-czeskie i innokrajowe, no to poznajemy też innych trenerów z Czech, z Rosji i innych takich państw, no i koleżanki, kolegów z innych krajów. Trenuję cały tydzień. Codziennie? Oprócz czwartku. 11 godzin. 11 godzin w tygodniu. Moim zdaniem to jest jeszcze mało, dlatego że na przykład w Warszawie albo w Toruniu mają 3 godziny dziennie. My mamy niekiedy 2. Moim celem jest pojechać na przykład do Japonii na Mistrzostwa Świata albo Europy. Pogodzisz właśnie z nauką? Znaczy niekiedy jest trudno, ale trzeba dać radę. Niekiedy jak mam trudniejsze zadanie, to na przykład odpuszczam sobie ranny trening, bo na ranny trening trzeba wstać o 5 rano. Wstajesz o 5 rano? Tak, żeby się wyszykować, powiem pół godziny rozgrzewki. 6:15 do 7:15. Znaczy rano to ćwiczymy choreografię, kroczki, piruety, wykańczamy ruchy, żeby się nauczyć. Bo rano to jesteśmy dosyć śpiący, ale jak się pójdzie na rozgrzewkę, że się kilka razy pobiega sprintem, no to już potem jest łatwo. Rano przyzwyczajamy swój organizm do tego, że też niekiedy są takie zawody, że trzeba o 7 rano się startuje. I wtedy nasz organizm jest przyzwyczajony, że stajemy później i wtedy nic nie zrobimy na żadnych zawodach. A jak jesteśmy przyzwyczajeni, to jest na pewno trudno z rana, no ale potem już mamy energię, żeby pojechać. Byłem też pół roku na hokeju, ale musiałem zrezygnować. Znaczy na hokeju też jeździłem tak rekreacyjnie. I musiałem zrezygnować dlatego, że tam z tego powodu, że są inne łyżwy, nie mają ząbów, tylko są takie kołyski jakby, no to kolizowało mi ze skokami, bo nie umiał dobrze skakać skoków. Przez hokej też się garbimy.